Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Gry Szechcentwilo. Dzisiaj ponownie widzimy się na magu, który ma 562 poziom. Także zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza, no i subika, jeśli go jeszcze nie macie. Zachęcam też do odwiedzenia linków w opisie, czyli Fundusz Wsparcia i Discord dla widzów. Tutaj mamy wartę z 9 godzin, nie z 10. No musiałem tak zrobić, żebyśmy mogli tutaj nagrać ten odcinek. Więc nagrywamy go w poniedziałek, dostajemy grzybka na zachętę, więc jest spoko, od razu zrobimy sobie pupila gildyjnego, bo dlaczego by nie. Widzę, że atak dopiero będzie możliwy po godzinie 8.50, więc to już będzie ktoś inny go ustawiał pewnie. Tutaj zróbmy tak, tutaj już odebrałem wcześniej, więc tu mamy wszystko ogarnięte na ten moment. Możemy sobie spróbować zaatakować Bambo. Dobrze, udało się. Dzisiaj mamy chyba mrok, jeśli się nie mylę dokładnie, więc miłoby było wygrać jakieś walki. Więc spróbujmy może tą ziemią tutaj. Jak my stoimy w pupilach? No mamy 300 czci przewagi, więc podejrzewam, że dzisiaj możemy to stracić. Ale na razie się udało wygrać, więc to jest ok. No, siorbik nakarmiony. Złotka oczywiście też. Dokarmiona 158, już tylko 42 karmienia do końca. Także jest dobrze, jest dobrze. Czyli w gildii mamy zrobione wszystko. Możemy iść zakręcić kołem. Zakręćmy kołem, a plecak pełny. No dobra, no to zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. To jest do wyrzucenia. Amulety, 5 milionów, dobra. Czy mamy jeszcze jakiś amulet? No mamy jeszcze jeden, dobra, czyli tu już. To sobie przerzucimy w tą stronę, bo to jest prawdopodobnie do toalety. Dokładnie tak. A plakacik jaki jest? Pokonaj berserków. Oho. Na starym serwerze pokonaj berserków to nie jest wcale takie proste. Czy mamy coś do rozmontowania? Chyba nie, z tego co pamiętam. Więc możemy sobie po prostu tą klatę wrzucić tutaj. I powiedzmy tą drugą klatę wrzucić tutaj. I mamy cztery miejsca. Mamy cztery miejsca, więc nie powinno być większego problemu. Powiem wam, że gdyby nie to, że szukałem tutaj sobie jakiegoś berserka, to bym tego berserka tutaj nie miał. I raczej bym tego plakatu nie zrobił. No ale jakiś tutaj życzliwy berserk sobie założył konto. Nabił poziom 7 i tak zostało, więc jest ok. Będziemy mogli sobie bez problemu zrobić ten plakacik. A teraz myślę, że możemy sobie już przejść do awki, bo też dzisiaj czas troszeczkę mnie goni, co szczerze powiem. No ale jakoś musimy tutaj to wszystko ogarnąć. Więc będziemy sobie skracać na pewno wszystkie misje. Już nie ma eventu, więc nie ma takich naprawdę króciutkich misji, że po pół minuty. To jest rozmontowanie. Szkoda, że też nie ma 15 rozmontowań już, bo podejrzewam, że teraz zaczną nam lecieć takie itemy właśnie pod rozmontowanie. I będziemy musieli się pozbywać jakichś itemków z ekwipunku. Mam nadzieję, że takie jednak nie będzie, no ale zobaczymy. Zobaczymy. Bo ta gra uwielbia trollować. Uwielbia trollować. Wczoraj na pewno nie miałem wszystkich rozmontowań zrobionych, więc no widzicie jak to jest. Tutaj jest rozmontowanko. No i trzeba to wziąć. Okej. 314 odłamków to trochę mało było, no ale niech będzie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Niestety z Juventusem żegna się Bentancur i Dejan Kulusewski. Jako, że czy obaj idą do Tottenhamu, no to mam nadzieję, że odnajdą tam swoją formę. No Bentancur jakoś tutaj jeszcze starał się grać, powiem szczerze. No ostatnie jego spotkania mi się podobały, więc trochę szkoda, że jednak odchodzi według mnie. Bardziej chciałbym, żeby Juventus pozbył się Rabiota albo Ramzeja, no ale nie zawsze mamy to, co chcemy. Także Dejan Kulusewski też odchodzi do Tottenhamu. Tego, co
mi tutaj wiadomo. Tutaj sobie weźmiemy dwójkę. No i w ich miejsce przychodzi Denis Zakaria z Borussii Mönchengladbach. Mam nadzieję, że to będzie trafiony transfer. No ale dobrze, że są jakieś ruchy tak naprawdę w tym zimowym okienku, bo ostatnio no to było troszeczkę smętnie. Naprawdę było troszeczkę smętnie, jeśli chodzi o te transfery zimowe. Tu mamy kolejny item do rozmontowania już na jutro. Sobie go weźmiemy. No bo to niestety, ale broń. Tutaj to nie, to sobie weźmiemy tą siódemkę. Mamy 223 truskawki, 10 śliwek, to jeszcze trochę musimy to zbierać tych śliwuniek, ale też chciałbym dostać jakieś jeżyny. Że klikniemy sobie kolejną misję, czy my w ogóle koło zrobiliśmy? To jest dobre pytanie, nie zrobiliśmy, bo mieliśmy plecak pełny. Więc zróbmy teraz, jest śliwka, jest 15 milionów, jest jeżyna. Jeżynę od razu wrzucimy na postać. 15 milionów kolejne. Jest kolejna jeżynka. Dobrze. Dobrze. Tutaj co? Zwykły item. No to musimy kręcić dalej. Jakieś grzybki jeszcze mogę? Cytryna. Są 3 grzyby. Dobra. Jest 6 grzybów. Nice. To powiedzmy, że jestem zadowolony z tego koła, bo dostaliśmy trochę golda. No i przy okazji dostaliśmy też dwie jeżyny, które były nam potrzebne. Tutaj dostajemy kolejne rozmontowanie. Już ostatnie na dzisiaj. I jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. 7 za 16, jabłko. No niech się zbierają te owocki, niech się zbierają. Kiedyś sobie je przetworzymy na miksturki. 2 za 16. I już chyba prawdopodobnie w niedzielę, jeśli się nie mylę, mamy pierwsze spotkanie tej rundy wiosennej, że tak powiem, jeśli można to tak nazwać, to jest rozmontowanie. No bo oczywiście według tam ilości kolejek, no to runda wiosenna to już dawno się zaczęła we włoskiej Serie A. No, ale no, wracamy po krótkiej przerwie tak naprawdę do piłki włoskiej i już właśnie chyba 6 Juventus będzie rozpoczynał swoją kolejną przygodę. Także no jeszcze bliżej tego terminu na pewno będę o tym mówił, więc dzisiaj tylko tak wspomnę o tym. Także drugi pasek mam nadzieję, że za chwilę zakończymy. Mamy 8 minut odcinka, jest godzina taka, która już jest troszkę późna. Jeszcze muszę to wrzucić dzisiaj przed wyjściem, więc naprawdę musimy się tutaj streszczać. 2 za 16, niech będzie. Chociaż ten eks był taki już no kiepski bardzo. Ale bierzemy, nie przejmujemy się, jak gold to gold. Musimy jakoś tutaj sobie radzić na tej arenie międzynarodowej. Zresztą zaraz sobie zobaczymy, jak my tam sobie radzimy. Czy awansowaliśmy gdzieś do góry, czy może poszliśmy lekko w dół, a może bardzo znacząco poszliśmy w dół. Zaraz się tego dowiemy. Tutaj same czerwone. Praktycznie 2 czerwone, 1 zwykła. No ale niestety same długie. Tu bierzemy to. I trzeci pasek przed nami. A my zobaczmy, jak my tutaj stoimy na tej arenie międzynarodowej. Gdzieś tam koło 160 miejsca. 164. Dzisiaj z Jeldem. Udało się wygrać z Jeldem. No, statystyki ma zdecydowanie gorsze. Poziom ma wyższy. Więc nice, powiedziałbym. On jest ze świata drugiego amerykańskiego. No dobra, no to pokonaliśmy pana bez większego raczej problemu. I spoko, 164 miejsce w tym momencie. Więc jakiejś wielkiej tragedii nie ma. Trzymamy się tam gdzieś w tej okolicy cały czas. Więc jest okej. Tutaj mamy to.
Dwójka za 8, plecak pełny. No tych drewienek nie chciałbym mimo wszystko wyrzucać, wyrzucimy tam broń. Niech już będzie. 2 miliony piechotą nie chodzi, no ale dostajemy kolejną. No dobra, no trzeba wyrzucić. Skoro na siłę chcą nam wrzucić tą broń, to może tą broń za 1 200 000 sobie wyrzucimy po prostu. I teraz będzie troszkę taniej. Właściwie to wyjdziemy może na jakiś lekki plus później. 1 600 000 weźmiemy. Fajna misja. Jeśli chodzi o XP-ka. Tutaj dwójeczka. Znowu jakiś item. Dobra, wyrzućmy. Nie będę teraz szukał tańszych itemów, bo nie mam na to czasu. To jest przedmiot na rozmontowanie. Więc dobra, no musimy poszukać czegoś taniego. 2 2,5 milion 200. Więc to po prostu przerzućmy tu, to tutaj. I lecimy dalej. No naprawdę znalazły sobie momenty nasze misje, żeby wrzucać nam itemy, no. Akurat wtedy, kiedy mi się śpieszy, to muszą tak działać. Nasza gra musi tak sobie tutaj działać. 3 miliony expa, ajajaj, szkoda, że ja nie mogłem tego wziąć. No cóż, bywa i tak. Czerwona z grzybkiem. Dwójka z 6 milionami. Tutaj bierzemy czerwoną. 7 za 16, ok. 2 za 12. Jeżyna jest spoko. Tutaj też mamy ok. 2 za 10. 2 za 11 i oby tu była jakaś dwójka jeszcze. Jest dwójka za 13. Dobrze. Tu będzie najlepsza ta misja. Miliony jeszcze ekstra wpadło. I ostatnie piwko przed nami. Nice. Dosyć szybko nam to poszło, bo 12 minut. Więc dzisiaj tak nie doczekamy. Nie doczekamy drugiej walki kupili. Ale i tak mamy nakarmione wszystko, więc jest dobrze. Dobra, tutaj piąteczka. To jest item na rozmontowanie. Znowu musimy znaleźć coś. 2 miliony, 2,5. 2,5, 2, 2,5, 2, 2,5. Kurde, chyba nie mamy nic już takiego taniego. Więc wyrzucimy coś za 2 po prostu. Dawaj te rękawice. No niestety. Dobra, tu bierzemy to. I jeszcze ostatnia misja. No powiedzmy, że okej, może być ta misja. Może być. Ustawiamy wartę na 10 godzin. Już ta godzina, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Więc robimy szybko kości. Może uda się coś wygrać. 5 klepsy, spoko. Kolejne 5, więc gramy za darmo. 250 klepsy, kamienia nie potrzebuję. Złoto jak najbardziej przygarniemy. O 10 milionów, no to jedna statystyka. Fajnie, fajnie, że wpadła jedna stata. Tutaj nic ciekawego, tutaj raczej też nic ciekawego, no i na koniec może jeszcze chociaż trochę złota. Nie, kamień. No dobra, 127 statystyk i dalej lecimy w wytrzymałość. Więc pyk, 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 rozdajemy sobie wytrzymałość. Jak te bączki małe. Wszystko tutaj fajnie rośnie. 266 milionów już zdrowia ma nasz maguś. No wojownika naszego nie dogoni. Ale i tak już jest fajnie. Fajnie to wygląda. Blisko 110 tysięcy wytrzymałości. I możemy sobie jeszcze pyknąć Aresa. Tak dla próby, dla sportu. Żeby tutaj nasze pachołki się nie zastały. 8 miliardów zostało. Tu mamy to zrobione, to mamy zrobione. Arenę jeszcze sobie klepniemy. Tego wojownika. Okej. Okay. Czyli tak, to mamy zrobione wszystko. Tu mamy zrobione wszystko. Tu mamy też zrobione wszystko. Więc to tyle w tym odcinku. Dzisiaj króciutki. Nie czekamy już minuty, czy tam półtorej minuty na walkę kupili. No bo naprawdę, wybaczcie, ale śpieszy mi się ogromnie. Także trzymajcie się cieplutko. I na razie.